Ostatniego dnia października KP Starogard Gdański chce zamknąć bardzo dobry miesiąc w swoim wykonaniu. Rozpoczęli go co prawda od porażki w Echerowie z Gryfem, ale później cztery wygrane z rzędu, między innymi z Bałtykiem Koszalin, Kotwicą Kołobrzeg, czy także ostatnio w minionej kolejce z Nielbą Wągrowiec. Kacper Łazaj i 20 Paweł Kowalczyk. Składy mamy za sobą, sędziów jeszcze trzeba przedstawić, którzy już zainaugurowali tę rywalizację. Jak najbardziej ma to miejsce. Oni, Radunia Stężyca czy Polonia Siada Wielkopolska, są na razie wysoko w tabeli. Wrzutka na pole karne. Podbita futbolówka. No właśnie, decyzją sędziego Flota będzie dalej w polu karnym KP. Ustawiony z przodu tam zawodnik KPM, podanie do lewej strony Wolert, dośrodkowanie na spokoju, może zbyt dużym tutaj. Flota z próbą wyprowadzenia piłki środkiem boiska i zagranie idealne do prawej strony. Kopeć, Kopeć, czy odda strzał, czy był faulowany? Tak, był faulowany i rzut karny dla Floty w 10 minucie meczu. Rękawice, bramkarz gospodarzy, zobaczmy. 12 minuta meczu, Flota przed szansą i broni Kotłowski. Źle uderzony rzut karny. Tej świetnej kontry wyspiarzy. Pięciu zawodników w niebieskich strojach w polu karnym. Dośrodkowanie na dobrej wysokości tam. 3 lata temu awansował do ekstraklasy. Warcholak, długa piłka na pole karne. To też jego znak firmowy. Sylwestrzak, jeszcze Łazaj. Tam skakał Zieliński. Dochodząca centra Warcholaka na pole karne, tam skakał Kusztani z wycofaniem już do środka boiska. Przerzut do prawej flanki, Kołat ma dużo miejsca na centrę i co? I Kotłowski, kapitalna też znowu interwencja. Łatwa strata w tej chwili ze strony Moskiewicza, trzech zawodników Floty w akcji ofensywnej. Tam jeszcze dołączył za pleców Prawucki, uderzenie z dalszej odległości, no widzieliśmy. Boiska, jeżeli dobrze liczę, siódmy rzut rożny w tym meczu Floty, wrzutka na pole karne. Szczęście Sylwestrzak, że tam jeszcze stał Warcholak, bo łatwo został minięty. Koniec pierwszej połowy rywalizacji w ramach 14 kolejki trzeciej ligi grupy drugiej. Prawuckiego będzie okazja dla Kopcia na centrę. Kopeć podniósł piłkę, no i to była kolejna znakomita sytuacja. Kajca do lewej strony, dośrodkowanie, no i co? I ostatecznie faul na Kusztanie. Prawucki do prawej strony, będzie uderzenie na bramkę, które broni. No i popatrzmy teraz na tę akcję Floty, puszczony po prawej stronie, był tutaj Bedliński, a w 16 między innymi Adamski, do niego zagranie Adamski. Wysoko ustawiona noga zawodnika KPS-u kontra teraz Floty, zagranie do Kopcia. Kopeć z okazją na 1-0, czy to będzie gol? Nie! Jak Flota tego nie wykorzystała? Już regularnie gra w Świnoujściu, wrzutka i co, gol! W końcu piłka wpadła do bramki. Prawucki daje prowadzenie Flocie w 77 minucie. Zanosiło się na to. Wrzutka Staniszewskiego, zobaczymy to jeszcze raz. Jak dobrze zauważyłem, tam najbardziej cieszył się Łukasz Kopeć ze 14 na plecach. I tak, to był Kopeć. Jak udało mu się wcześniej... wyklarować kilka sytuacji. A tymczasem lewa strona boiska i dośrodkowanie, które tutaj było naprawdę na dobrej wysokości. Gdański z Nielbą Wągrowiec, a tymczasem widzimy, że Kotłowski podaży w polu karnym Floty. No i popatrzmy, wyszedł z bramki Kusztan. W lewej stronie jest tam Kajca. Kajca na pole karne. Przedłużona centra. Hirsch przed bramkę i co? I ponad poprzeczkę Bedlińskiego. Okazja na kontrę. Nie mamy spalonego. Staniszewski. Staniszewski jest okazją na pierwszą bramkę w tym sezonie. Nie ma! Nie odblokuje się chyba Staniszewski w tym sezonie. Zobaczmy Kajca na pole karne. Jeszcze tam powalczy Kotłowski. Flota wygrywa w Starogardzie Gdańskim 1-0 po bramce Łukasza Kopcia. Zwycięstwo zasłużone i wydaje mi się, że kibice Floty, piłkarze zwłaszcza, mogą odetchnąć z dość dużą ulgą.